Wyszedł ci. No. A no dziękuję, dobrze. Zapraszamy na śniadanie. No to jest dzisiaj taki spacer specjalnie dla dzieci, a przy okazji dorośli też sobie odpoczną, nie? Słuchajcie, kochani, jaki dzisiaj jest dzień? Wiemy, że dzień trzeci, ale jaki jest temat tego dnia? Ja sięgam do plecaka. To jest jedna z mądrzejszych książek. Nie wiem, czy ktoś widział, czy ma taką książkę. Ja otwieram na dniu trzecim i czytam motto tego dnia. Kiedy mamy Boga w naszym życiu, nabiera ono sensu. Krzyż, jest Łukasz. Krok za krokiem krok, ku wrak, podobni szlak. Gdzieś tam u kresu dróg, czeka nas matka, czeka nas Bóg. Ty mi pokonaj to, razem za ciebie broń. Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam, gdzie ziemia obiecana jest. Suknia, druga suknia, trzecia suknia, trzymaja się. Uważaj, Miki. Nie zaczęłam. Uważaj. Nie ma żadnej filozofii. Ile jeszcze? Przeszliśmy 15, teraz jeszcze 20. I ostatni odcinek 23. Damy radę. Jako żywo. Jako żywo. Dziękował. W drugim dniu ktoś przepraszał, w trzecim dniu ktoś prosi o coś, w czwartym dniu uwielbia, że każdy dzień ma jeszcze taką swoją intencję, więc może poza tą naszą główną intencją warto sobie pomodlić, a dzisiejszy wysiłek, dzisiejszy śpiew, dzisiejszy różaniec ofiaruje jeszcze za kogoś, bo przecież znamy tylu potrzebujących. I to jest rozwój modlitwy, czego wam życzę. Amen. Idziemy, wędrujemy i śpiewamy. Bóg jest tu, tak to jest, ale Bóg jest tak. Bóg jest każdy z nas. Maryjo, Maryjo, wiemy do Ciebie coś sił.
żuchwica i ślimak nas mijał. Któż by przejmował się tym? Idziemy polami, łąkami lasami, jak mu się nie damy. O nie, 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 nie. Idź do siostry może, co? No idź. No ja cię zaprowadzę, co? Tak nie mogę. No idź. Mama, dobra, leż, leż. Mama tu jest, okej? Jestem. Tam jest. Dej. Mów to, bo on takiego się na to mógł. Trzymał się. Jeszcze lepiej założyć.